Hej, jestem Mateusz Nawas, kończę na moim kanale z historii życia Reni. To jest chyba już szósty, czy siódmy? Szósty chyba. Odcinek z Reni, także wow. Ostatnio Maciek prosił nas o bycie dziewczyną, także no nie wiem, co teraz może się dziać w sumie. Jakby stało się to, czego w sumie oczekiwałem najbardziej, także zobaczymy. Reni aktualnie jest mega biedna, no, także mam nadzieję, że się jeszcze pracę. Nie, dzisiaj jest niedziela, zapomniałem, no to nie pójdziesz do pracy. Ale musisz coś zarobić. Wiesz co, po prostu sobie walniesz kawkę. I mam tu gdzieś aktualnie, czy to pomoże, czy nie. To posprzątaj. Napój. I potem... Co? A, to... Ja myślałem, że to jest jakiś, kurde, środek dnia, czy coś. A to jest... Dopiero wieczór. Ja i zegarek, to nie jest mój kolega dobry. Wypij, posprzątaj. No i w sumie weź skończ ten obraz, może go sprzedamy, coś zarobimy. Fajnie by było w sumie, wiesz? A to burz. Ile on kosztuje? O, to sobie nie zarobimy, Renia. Nie ma bata. Dobra, Renia, wstawaj. Bo na 9 masz pracę, czyli o 8 po ciebie przyjadą. A no, ty potrzebujesz się ogarnąć. Także się wyjrzyj i sobie coś zjesz. Płatki. Zdążymy? No, nie zdążyliśmy w sumie aż tak, ale dobra, leć. O nie, rano ledwo doczepałem się do drzwi, bo straciłem oddech. Zdaje się, że te ciągłe kolejki odbiły się w mojej formie. Już wiem, zaproszę nowego Maćka. Nowego Maćka. Mojego nowego chłopaka Maćka do stalowej siłowni, aby trochę poćwiczyć. Ale ty już masz gdzie ćwiczyć. O której chcesz go zaprosić? Ale wstał to potem, bo jest dopiero 15, możesz jakieś 17. I to tyle, że kubek. Posprzątaj to. I sprzedaj ten obraz. Drzemki musisz wybrać, ale możesz to pościelić, w sumie. Rania, ja cię proszę. Wezwij taksówkę. Oj, co ja zrobiłem? Zawsze zapominam, jak to się robi w dwójce. Transport. To lewa siłownia. No i jedziemy. Rania! O! Ładne miejsce, nie powiem, ładne. No dobrze, wpadam w panikę. Zbliża się sezon wakacyjny i muszę zdobyć przynajmniej jeden punkt. Też bym chciał, bo też się niedługo zbliża wakacyjny okres. A mam 0 punktów kondycji. Ale gdzie ty w ruch znaleziesz? On myśli o celowaniu, także weź go. Przynieś Simowi i pocałuj. No i ta pluskwa ci tu wlazła i teraz nie poćwiczysz, Renia. Miałeś ćwiczyć, Renia. Mamy tutaj jeden punkt. On, Maciek ma walone. No Renia, nie wiem. To widzisz tutaj. Renia! Jak ty masz podły nastrój? Dobra, higienę masz złą. Dobra, rozumiem. To idź się wyjszczyj. Ale sama chciałaś pójść na siłownię. Jednak nie chcę, bo mam podły nastrój. No. I ćwicz. Myślę, że kąpiel w dużej wannie dobrze mi zrobi. Niech spełnia... No tak. Boi się, że się dopiero kąpałaś. No, wejdź tutaj. No chodź, ta jedyna wanna. No tak, ta jedyna. Ty w sumie masz chyba większą kondycję niż wcześniej. No, Renia. Dobrze, teraz ci będę mógł tę maszynę usunąć w domu. No, jaka dziącha. Renia. No, siadasz czy nie siadasz? Ach, już na się działo. Renia! Renia. Och nie, co tu robi Darek? Proszę nie podchodź, proszę nie. Tu jest ściana, Renia. Gdzie jest Darek? Gdzie to w głowie? Renia, ty ladacznica. Renia ucieka. Czekaj, jak to wygra? Chyba Maciek. Co? Nie! Czy mogę to odnowa? Oj, Renia. On nawet tylko czeka, bo wie, co się stanie. Renia, głośno zrobić. Myślałem, że mogę ci ufać. A na to miał rację, że to widzą. Z nami koniec. Oj, Renia. On czego chce?
Spierdzielaj da mnie, Darek. Reniu, nie potrzebujesz Maćka, twoja ciocia powiedziała mi o nim. To mam ci woda. I jestem tu tylko dla ciebie, Reniu. Dla ciebie i dla nikogo innego. Chyba już pójdę. Do zobaczenia wkrótce. No, Renia... Ja nie wiem, co o tym wszystkim myśleć. Chcę tylko wrócić do domu. Ale jestem dobry jak to ręce, nie? Ja wiem o tym. O, to było szybkie. Rozdział 6. A wszystko szło tak dobrze. Chciałbym, żeby Maciek pozwolił mi to wytłumaczyć, ale był tak wściekły. Nie wiem, co mam teraz zrobić. No. Nie puszczać się, Renia. Nie puszczać. Dobrze. Ja Renię biorę do domu i kończę ten odcinek. A my widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale wkrótce. Mam nadzieję, że wam się spodobało, bo mi w sumie ta gra się podoba. Póki Renia nie jest głupia i czegoś nie odwali, także... Jest nawet spoko. Dziękuję za obejrzenie. Subskrybuj, komentuj. I widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale wkrótce. Pa, pa!